nie jest propozycja, którą da się zastosować w przejazdach lokalnych, regionalnych czy dalekobieżnych. Nie, no bo istota odzyskiwania energii, czyli rekuperowania z tego procesu, energia kinetyczna przy hamowaniu jest zamieniana właśnie w energię elektryczną. I to jest to coś, co jest jakby tym takim spoiwem dla istoty ruchu miejskiego. To jest cały czas start and stop, start and stop. I dzięki temu odzyskujemy tą energię, rekuperujemy. Najnowsze konstrukcje pozwalają już do 40% silnika dieslowskiego unieruchomić, albo inaczej, zmniejszyć jego zakres pracy.